Siema, z tej strony Kuderlog i dzisiaj będziemy testować rzeczy z AliExpress. Na pierwszy ogień leci taki, można powiedzieć, kastet, żeby poprawić swój chwyt tutaj i żeby on się lepiej uginał podczas rzutu. Wygląda to w ten sposób, to jest takie gumowe, nawet jest prawie logo NBA. No i zobaczymy. To powinno poprawić właśnie taki rysp jakby, bo tu ciągną właśnie te gumeczki, ciągną wasze palce w dół, żeby poprawić właśnie, nie, żeby ta ręka nie była tak sztywno po rzucie, tylko żeby była właśnie taka ugięta. Ej! Te trzy palce faktycznie fajnie ciągnie w dół, żeby była taka kiść, no ale tego za bardzo nie ciągnie, no ale trudno. Ale jakbyście właśnie chcieli rzucać tylko samą dłonią, no to wam za bardzo nie pomaga. Właśnie dlatego potrzebujecie siły z nóg. A tu nadgarstek to sam leci praktycznie, sam się ugina. Dobra, przetestujemy to na Kamilu, który nie gra w kosza i powiedzmy kupił sobie taki sprzęt, żeby usprawnić swój rzut. Tak, mówiąc takie coś, ćwiczcie sztucznie swój rzut, więc nie wiem, czy to jest takie dobre, ale jak sami widzicie, Kamilowi fajnie się ugina ten nadgarstek, o wiele lepiej niż wcześniej. Mamy drugiego delikwenta, zobaczymy na nadgarstek. I co czujesz? Ciągnie mnie, ale... Ciągnie w dół. Nie no, generalnie widać, że ten się ugina ten nadgarstek. Ale widać, że nie się ugina. Tak wygląda nadgarstek w stanie spoczynku, nie? I tutaj muszę faktycznie użyć mięśni, tutaj przed ramienia. Rzucę 10 rzutów z tym, a potem szybko zdejmę i rzucę bez. Wypychał, chociaż nie, w miarę w porządku jest. Co zdejmuję? Zobaczymy teraz. O proszę. Ocenił ten sprzęcik tak 5,5 na 10, no bo faktycznie sztucznie trenujecie swój rzut. Teraz przechodzimy w kontakt stópkarski. Mam tutaj takiego sliwa na nogę, czyli to samo, co w Polsce kupujecie, czyli McDavidy. 8 lat temu kupiłem właśnie McDavidy. One wtedy kosztowały około 100 zł za dwa sliwy na nogi. No i byłem trochę zawiedziony, szybko mi się dziura zrobiła, faktycznie szurałem po tym boisku. No ale potem stwierdziłem, że ej, kupię sobie na AliExpress za dwie dychy. No i kupiłem i służyły mi o wiele dłużej i o wiele lepiej. Teraz znowu sobie kupiłem. Taki też kosztował gdzieś około 15 chyba złotych za jeden. Fajny materiał, rozmiar L i naprawdę spoko, troszkę tutaj widać, jest różnica między McDavidami a nimi, być może to jest za duży rozmiar, chociaż wydaje mi się, że i tak jest ok, bo ja mam L-kę, że tutaj jest po prostu no źle naciągnięte, tak? Ale swoją funkcję ma spełniać taką, że jeżeli się rzucę na piłkę, no to wyląduję na kolanie i nic mi się nie stanie. Jak szurnę, tak samo. Troszkę się dziurek porobiło teraz, ale nic mi się nie stało, kolano żyje. Jak na razie topka. To jak najbardziej polecam w takiej cenie. Nawet wam się przyda, nie wiem, na rok jak wam się zniszczy, to i tak wydałem tylko dwie dychy. To powiedzmy, jak takie McDavidy wytrzymują około 2 lata, to powiedzmy, że kupicie sobie takich 5 i wam starczy na 5 lat. A wydacie tyle samo, co za McDavidy. Więc to jak najbardziej ocena 8 na 10. Dobra, mamy teraz rękawiczki, dzięki którym teoretycznie powinno wam pomóc kozłować, w takim sensie, że usprawnić wasze kozłowanie. W zestawie mamy dwie rękawiczki, takie rowerowe i mamy cztery takie tapsy, można powiedzieć, takie gumowe. A nie, te są gumowe, a te są takie twardsze. One się różnią trochę wysokością, nie wiem czy widać na kamerze, ale ten jest nieco wyższy niż ten. Więc sprawdzimy sobie najpierw te mniejsze. Teoretycznie w tych rękawiczkach chodzi o to, żeby nie dotykać tutaj tą głębszą częścią dłoni właśnie piłki. Żeby kozłować palcami i za dużo tych rękawiczek nie używać. Ale jak kozuję, to czuję właśnie te górki i strasznie nieprzyjemnie. Nie no, generalnie czasem cała dłoń się przydaje. Głównie jak na przykład robicie jakieś zamrożenie albo in and out, no to samymi palcami tego nie zrobicie. In and outa samymi palcami nie zrobicie, bo to będzie taki strasznie ciężki ruch do zrobienia. No zobaczymy jeszcze tą większą część. Wow! Te czuć, że są wyższe faktycznie. Jakbym trzymał jeszcze kamienia w ręce, jakbym miał przylepionego kamienia.
strasznie dziwnie. Generalnie, no jak robię na przykład taki wyższy kozioł, tu jeszcze rozumiem. Tu palcami takie szybkie, niskie kozły. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Czy coś takiego. Ale jak robię taki większy kozioł, to już muszę dotykać całą dłonią, żebym miał większe panowanie nad piłką. Jeśli dobrze rozumiem, no to teoretycznie tak kozując, nie powinienem dotykać właśnie tych poduszek. Czyli samymi palcami. Jak czuję, że dotykam poduszkę, to znaczy, że źle. Nic specjalnego. Totalny shit. Nie wiem, czy to by się kiedykolwiek komukolwiek przydało. Chyba, że rękawiczki do roweru, to jak najbardziej luz. Uwaga, teraz mamy legendę 2022 i 2023 roku, czyli wkładki, które teoretycznie macie wyżej skakać dzięki nim. Faktycznie można było zobaczyć reklamy, jakieś testy, że ludzie, o kurde, sam McClung w tym roku, który wygrał konkurs sadów, używał właśnie tych wkładek. No i zrobił im naprawdę świetną reklamę, tylko że no zaraz sprawdzimy, co cokolwiek dają. Na tej wkładce czuć tutaj właśnie taki miękki materiał styropianowy. A tutaj jest taka mała poduszka i tu są takie małe wybrzuszenia, amortyzować bardziej stopę w bucie. No teraz sprawdzimy, ja tu akurat nie mam wkładki, bo to już są stare buty. Teraz sprawdzimy, jaki mam wyskok bez wkładek, dwóch nóg i z jednej nogi. Zobaczymy, jak latam we wkładkach. O, wkładka idealnie pasuje do buta. Wow, ale miękko. Mnie wypierdzieli do góry jak w Subway Surfers w tych butach. Na dwa pociągi. Czuję te wybrzuszenia właśnie tu na piętach, one były właśnie w okolicy pięty. I czuję faktycznie, jakbym miał jakieś buty takie z większym wyskokiem. No ale zaraz zobaczymy, uwaga. Bo jednak czuję, że mam trochę więcej centymetrów. Chłopaki mówią, że niżej albo na równi mniej więcej, więc wydaje mi się, że to nic specjalnego. Widać tam dwie takie rysy właśnie tym kamieniem z miejsca. Zobaczymy zaraz bez wkładek. Ale można się czuć, faktycznie one są miękkie, bardzo wygodne wbrew pozorom. Może na dłuższą metę te wybrzuszenia właśnie napięcie mogą denerwować. One są tak bardziej trochę napięcie, trochę na śródstopiu, więc na dłuższą metę mówię, może trochę denerwować, ale są na początku fajnie wygodne. Zobaczymy, jakbym pochodził w nich tak z godzinę co najmniej. Czy by mnie bolało, czy nie. No ale na pewno nie wierzcie w takie bzdury, nie skacze się w nich wyżej. Sami widzicie, jak to u mnie wygląda. Zobaczymy bez wkładek. Uwaga, teraz sprawdzimy z ziemi bez wkładek. Skoczyłem wyżej. Czyli, uwaga, jeszcze raz dla potwierdzenia. No, generalnie ta rysa tutaj, o, jest właśnie bez wkładek, a tu na tym czarnym są z wkładkami. Można powiedzieć, że wydajecie kasę na wkładki, żeby może wam się wygodniej biegało, ale żebyście niżej skakali. Ja wam to tylko przedstawiłem, żebyście nie popełniali po prostu takich głupich błędów. Uwaga, teraz mamy coś, no ja nie używałem tego nigdy, nie wiem, czy to jest fajne do polecenia. To jest sleeve na rękę. Na łokieć głównie, nie wiem, czy mi się to zmieści na ręce. Nie wiem, czy też sobie za mały nie kupiłem przez przypadek. Czy nie, ja tego nie włożę chyba. No jest za mały, no ale może wcisnę. Wejdę. O! Dobrze, ma być na łokciu. No, czyli taki sleeve na łokieć. Też jest w miarę podobny materiał właśnie do tego sleeve'a na nogę, który miałem. I wydaje mi się, że takie sleeve'y właśnie z poduszką na łokieć są w porządku. Tej poduszki w ogóle nie czuć, tym bardziej, że mam ją na lewą rękę. Co prawda mam za mały trochę ten sleeve, dlatego mi trochę krew nie dopływa. Ale poduszki w ogóle nie czuć. A w sumie powiem wam, że jakby coś się stało w łokieć albo coś, no to fajna sprawa. Gorzej z tymi sleeve'ami bez w ogóle poduszki. To szczerze mówiąc nie wiem za bardzo po co to jest, bo no niby trzymają ciepło, ale nie na tyle, ile powinny trzymać, więc to jest po prostu taka dodatkowa skóra, żeby wam się nic nie stało. A to faktycznie też kosztowało właśnie w granicach 10-15 zł, więc jeżeli ktoś weźmie większy rozmiar, to może mu się przydać, jeżeli ktoś chce fajnie wyglądać na boisku, jak Russell Westbrook na przykład. Uwaga! Jeszcze kolejny element, jaki mamy dla was, to jest zwykła gumka z dziurami. To się zakłada tutaj na cztery palce. O, daliśmy radę. Dobra, nieważne. Ale Michał też przetestujesz może.
Ta gumka jest do tego, żeby szerzej trzymać palce na piłce. Żeby one nie były tak ściśnione, tylko żeby były szerzej, żeby wam było łatwiej złapać piłkę całą objętością dłoni właśnie i rzucić mając szerzej palce, bo wtedy łatwiej zapanować nad piłką i łatwiej wam się rzuca generalnie. Więc też taki shitowy gadżet, który teoretycznie ma wam usprawnić rzut. Podobnie jak przy pierwszym gadżecie, sztucznie ćwiczycie właśnie swoją technikę. Ciężko jest się przyzwyczaić do tego, a potem jeszcze odzwyczaić, żeby normalnie rzucać bez tego. Więc jak dla mnie, rozumiem całą ideę właśnie tego sprzętu i czemu to sprzedają, ale wydaje mi się, że nic by to na dłuższą metę nie dało. Oceniłbym to no na 3,5. Taki sprzęt. Też 3 zł około kosztowało, więc to są grosze, ale szczerze mówiąc... Nie polecamy. No, za bardzo nie polecamy. To by nic nie dało. Mamy tutaj siatkę do kosza, która teoretycznie powinna świecić w ciemności. Nie spodziewałem się, że ona będzie taka mała. To ona jest chyba na mini kosz, a nie na normalny kosz. Ale generalnie jak sprawdzimy sobie, może na kamerze to będzie fajnie wyglądać wieczorem, albo w nocy, to zobaczymy dopiero u mnie na chacie. Uwaga, jeżeli chcecie wygrać dwa z tych różnych gadżetów, które dzisiaj przetestowaliśmy, napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony zawodnik z NBA, no i dlaczego. I wtedy ja wybiorę jakieś komentarze, które wygrają jakieś tam gadżety. Możecie napisać też w nawiasie, który wam się najbardziej podobał i które mogę wam wysłać. Dwa niech każdy napisze i będzie ok. Dziękuję wam bardzo za odcinek, jak chcecie to wbijajcie na Instagrama, bo tam czasem wrzucam wycinki z nagrań. No i siemano.